Czekaj, pójdźmy jeszcze boku. Poszukajmy jakichś NPC-ów, którzy mają rzeczywiście jakieś ważne imiona, nie? Takie, które nie są harfiarz albo coś tam. Bo to są zazwyczaj takie typowi guardzi, którzy tam pierdolą o głupotach i tyle, nie? Ale ten jakoś tak dziwnie siedzi, stoi, nie? A, bo... O, ona tutaj płacze. To ja najpierw zapytam jego, co się stało, nie? Żeby jej nie wkurwić. Bogdan, spierdalają cię w uja robi. Poor Jonas. Kid was as green as they come. Jonasa upłakują, tak? He was joking this morning. Jonas, I mean. Pozwól jej mówić. Niech mówi po prostu. Said it was good for morale, but he just liked seeing people laugh. It was a good harbor. A good friend. Oni są Selunitami, tak? Czy nie? Wszyscy, czy nie? Oni są... Czym są harfiarze w zasadzie? To jest takie ten... Komando po prostu? Czy jacyś tam wyznawcy? Nie wiem. Chyba komando jakieś bardziej, nie? Zdaje się, że byliście sobie bliscy. Comrades in arms. I thought we could have been something more. One day, but too late now. Hej, wszystko będzie dobrze. No, he... Sorry, I'd like to be alone. Tragiczna miłość. Posępne serce zyskuje inspirację. Weź udział w pogrzebie Jonasa, to był pogrzeb. To jest jego kurwa grób. To dobrze, że nie dobrałem z tego żadnych tych ziółek, bo to by nie wyglądało dobrze, nie? A co jest tutaj? To... Mogę tu wejść? Nie mogę, aha. Serio? Nawet... O, okej, kurde. Mogę wejść po lianie do góry, ale nie, no wejdźmy jak człowiek, jak drakon prawdziwy do tej oberży. Harfiarze. A tu ktoś gada jeszcze jakiś normalny? Ten jakoś tak stoi, jakby był jakimś ważnym. I Cullagh Ulfred. Z tymi dwoma pogadamy jeszcze i wchodzimy do środka. Hej! That's close enough. Nie będzie dobrze, szybko umrzemy. Zamknąć wielki szyb na dole. Aż roi się w nim odpędzacz. Są ponadwie harfiarze to banda jakichś grajków ulicznych. A może są, wiesz, takie harfy, co się nosi, wiesz, na WF-ie, nie? Nie wiem, czy na WF-ie też mieliście? U nas jak się dzieliło na drużyny na przykład, to byli, nie wiem, czerwoni i zieloni. I grali w piłkę czerwoni przeciwko zielonym. I mieliśmy harfy jakieś takie, nie wiem, czy na ręce, czy przez ten zakładane. Szarfa! To były szarfy! To były szarfy? Prawda, ale... Szarfa, tak, szarfa. Macie rację. Kołczany prawielności. To były szarfy, macie rację. Macie rację, całkowitą. Ale kończy się na arfa. Popatrz spod łba na Ulfreda. Czy Ulfred to jest ten czy ten? Bo na tego to ciężko nie patrzeć spod łba, nie? Jak jest niski. Przepraszam. Ach, płomień na pięści. Nie lubicie takich jak ja, prawda? A to jest Ulfred, okej. Tak, Bogdan. Good. Wouldn't want to piss on the wrong grave come the morrow. Shut up. Co za frajer. Keep walking. No już go nie lubię, nie? To są były szarty. Ekipa harpiarzy na łebie. Ci sobie tak tylko chillują, nie? Pewnie nie są ważni. Co tu mamy? The last light inn does not permit the bearing of arms. For the safety of all patrons, please leave your weapons at the door. Ja dla mojego własnego bezpieczeństwa założę właśnie broń specjalnie. Dobrze, że przypomnieli o tym. To ja topór jakiś używałem na niej, nie? Co to kurwa było? To było to. Nie, to nie było to. To było to? Nie było to. Czekaj. Dwuręczny. Czemu to jest takie malutkie w jej rączkach? Nikczemna paszcza. What a vicious looking creature. Można rola na przyrodę rzucić, no to próbujemy wszyscy. Wait, that there. Darkmoor the Wicked. The Terror of Cloakwood. Nie, powiedział facet. No właśnie. Dlatego zacząłem się śmiać w pewnym momencie, bo pomyślałem sobie, jak to brzmi. Karlach, moich jest większy. Mogę to brać po prostu, więc biorę. Nie ma ikonki kradnięcia, więc... Myślałem, że to jakiś dźwięk karabinu maszynowego. Cześć, Mattis. Znamy się, nie? Welcome to our humble... Wait, are you Karlach? Nie, jestem Bogdan. A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Oj, może nie mów. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around just like that. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ha! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Dzieciak się podziwia, miło to widzieć, tak? It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Dobra, ale... O właśnie. We've gone legitimate and Moll put me in charge. What do you need? Pokaż, co masz za szynkwasem. Masz jakieś towary dla specjalnego klienta, takiego jak ja? I'm not supposed to mention it to anyone. But I do have something pretty special in stock. A key. Brzmi dobrze. Robię w chuja, nie? To jest jakiś klucz do składzika z miotłami, nie? Ale z tego. Perswazja, myślisz, że Moll by ci go dała, gdyby faktycznie był coś warty? O! Dawaj, wskazówki i inspiracja. To nie może się nie udać. Dobrze. Mattis ma wszystko wyjątkowe, cwaniaczek jeden, prawda. Prawda. I mean, maybe. No to znowu perswazja, nie? Moll wie, że w moich rękach będzie bezpieczniejszy. Ty też to wiesz. No co? Pyk. Nawet nie daje premii. But she put me in charge of the shop. I thought... Never mind. Here. You can have it then. Najpierw w Karlach podniosła mu samoocenę, a później ja całkowicie ją, kurwa, do ziemi zdeptałem po prostu. Dobra, pokaż, co masz innego jeszcze. Albo powiedz, jesteś pierwszą uśmiechaną osobą, którą ostatnio widziałem. Trochę pocieszymy, nie? No i git. Co sprzedajesz? Łopcze pelerynka. Gdy postać nasza ten płaszcz wykonuje odstąpienie, tworzy jednocześnie gęstą chmurę w promieniu 2 metrów, która utrzymuje się przez 1 turę. Bierzemy, nie mamy płaszczy żadnych, więc kurwa, jak najbardziej. Buty na klasę pancerza i akrobatyka. A nie mam chyba żadnych fajnych butów na moich postaciach, więc też weźmiemy. A tak poza tym to raczej śmietnik, bym powiedział. Dobrze. Trzymaj się sam, bro. Najpierw rekruter, jak ci mówi, że będziecie rodziną w firmie, a potem jak czujesz się po pierwszym dniu w korpo. Mniej więcej, no. Czekaj. Tu jest klasa pancerza i rzut obronny. A tu jest to. Jak to na nim wygląda? Kurwa, to jest taka króciutka pelerynka. Aj, to paskudne. Ja myślałem, że będzie długie. Jak ty będziesz w tym wyglądać, chłopie? No niewiele lepiej niż wyglądałeś wcześniej tak naprawdę, bo wyglądasz w ogóle jak... Nie wiem, jak to określić nawet. Ty nie masz żadnej pelerynki. I to daje niewidzialność. Chociaż nie, no kurde. +1... A nie, to jest na chmurę. Zrobimy tak. No Bogdan będzie gorzej wyglądać niestety w tej pelerynce, ale będzie chyba lepsza dla niego. Prędzej nim będę uciekać niż Karlach. Więc niech to założy, a Karlach niech dostanie tą na klasę pancerza, nie? Git. G.I.T. A ona nie ma żadnej. Znaczy ma to czerwonego księcia z Divinity, ale ona nic nie daje. Dobrze. A te buty, co ja kupiłem? Co to jest? Czekaj. Akrobatyka i klasa pancerza. A to buty miałem. Akrobatyka i klasę pancerza. Tu ma jakiś impet. Ty masz jakie buty? Stuknięcie obcasami. Nie calineczka. To ma Shadow Stepa, więc tego pewnie nigdy nie ściągnę. I to ma niepodatność na usidlenie, to jest też dobre. Ty masz armora ile? 18? Ty masz armora też 18. 15, 16. A dajmy to jemu. Dajmy to Astarionowi. Niech ma ten +1 armora. Niech ma. Git. A czekaj, jeszcze to jest. Na niewidzialność. To możemy to dać. W takim razie. Kto miał jakąś chujową? Posępne? Tak. Ale posępne z niewidzialnością? Czy to jest w ogóle warte? A nie, bo ty nie masz nic na sobie. Czekaj, to załóż. Okej. Dobra. Git. Jak dzieciak zagadany. Sięga gości, mogę się wpisać? Kto to był? Paroki pomarszczony. DJ Mulligan. Okej. Pewnie są jakieś tutaj te, jakieś nawiązanie do popkultury, tak strzelam, ale... Bu z przyjacielem? Nie, Bu mi się kojarzy z tym. Nie, to był Blue. To nieważne. Cerys! Skąd znam imię Cerys? Czemu mi się kojarzy z Wiedźminem? Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Cerys, scout. Seems we missed one another at the grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap and land them in this one. Kojarzy mi się z jakąś inną grą fantasy. Może nie z Wiedźminem, ale z jakąś inną grą fantasy mi się kojarzy imię Cerys. Cerys an Craite! Córka Jarla Kracha an Craite, siostra Hjalmara, jedna z głównych kandydatów do korony Skellige w grze Wiedźmin 3: Dziki Tron. Czyli dobra, coś pamiętałem. Coś pamiętałem. Nie widzę tu Zevlora, właśnie. Zevlor to był ich przywódca, nie? Aye, and more than half the others with him. We were ambushed out in the cursed lands. Znajdź Zevlora. Cultists of this absolute. Zevlor froze. Begged us to surrender, but they were toying with us, making examples, and we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them, maybe the curse. Jak wam powiem, że to z pamięci napisałem, to na pewno mi nie uwierzycie. I wiecie co? Bardzo kurwa dobrze, bo nie wiedziałem. Bu to przecież chomik Minsca, BG2. Ja w BG2 nie grałem nigdy tak długo, żeby cokolwiek ogarnąć w tej grze. Ja byłem za głupi i za młody, jak BG2 było aktualne, że tak powiem. Ale chciałbym zagrać kiedyś w 1 i 2, żeby zobaczyć, jak to działa dokładnie. Czyli ich porzuciliście, generalnie. A przyznała się po prostu. Maybe you'd have been the one to save us, if you'd been there, or maybe you'd be missing, along with the rest. Okej. Myślałem, że będzie się wypierać, że nie, no jak? Ale nikogo nie zostawiliśmy. Weź tą miksturę. Czemu w ogóle... No, a o większej miksturze, dobra. To nie jest mikstura. Zanim pogadamy z Jaheirą znowu, zobaczmy, co jest jeszcze po drzwiach, po bokach. Gdzie jest dobra cena BG2? Oczywiście na Instant Gaming, pewnie, że tak, jeszcze jak. Ja nawet nie wiem, czy jest dostępne, ale można sprawdzić zawsze, nie? Pozwalają mi wszystko przeszukiwać, więc wszystko przeszukam. Dawajcie darmowe pieniądze. Czy ona skoczyła na to specjalnie? No, co tu się odpierdala? Cullagh Cyril. If you're poking around this god's forsaken place, you must have someone in Moonrise too. Hope you find them. Okej. Czyli to te kułaki, to są kulaki czy kułaki? To jest dziesiętnik z kolei. To pogadajmy z dziesiętnikiem. To są ci, co ich spotkaliśmy przy tym płonącym budynku chyba, nie? Czy nie? Tom. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. Cali we krwi jesteśmy. To jest ono. I don't suppose you found a way in. No jeszcze nie. I trust you will do everything you can to free the Duke, but in case you don't find a way, I'll be heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Czy to jakiś frajer? O, 4, Brotanin. Lord Gortash? Myślałem, że jakiś zwykły radca. tak powiemy jej. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. It's no wonder he earned the title. Brotherhood of Steel. The future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravenguard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Kethrick throws at us, I'm sure of it. I'll do my best. But there's every chance I'll fall to the curse of all the cult before I reach the city. Wystarczy, żebyś miała pochodnie w ręce. And assume no aid is coming. Work with Jaheira. That harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Słuchaj Jahiry, pracuj z Jahirem. Okej, można, możemy. Ona się już pożegnała, ja tu ciągle stoję, nie? Karlach? Coś powiem mi o Gortaszu? So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. No. RL. Dla takich jak on nie powinno być miejsca u władzy, tak. But they always seem to get it, don't they? Wkupowanie się we władzę, nie? To jest peak performance kapitalizmu. Tylko to jeszcze jest taki ważne, z nią gadałem. Wiecie, jak śmiecie wyglądają. A dziesiętnik, jeszcze dziesiętnik, tak? Twardo, poczekaj, twardo podkute buty, ja je chcę. To nie są śmieciowe, ale chcę. Są śmieciowe, są bardzo śmieciowe, nie dają żadnego bonusa. Dosłownie, na ziemię, z powrotem. Pewnie to było któregoś, może tego Arta nawet, co taki zajebany tu leży. Dziesiętnik, halo, dobry wieczór? Zgadza się, dobrze słyszałeś? Ale słyszałem, że obłożnie chory osobnik może mi pomóc. I'm not as hopeful as Floric. For my money, we're better off strategizing without him. Aha, okej, czyli tylko tyle pogadał. To jeszcze pogadamy z Jellarem, zanim spróbujemy coś wyciągnąć z Cullagha. Flame Cullagh. That's your name, isn't it? Art Cullagh? Cullagh. I'm Fistula. Nathaniel and me climbing up a tree. Majaczy chłop. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell. Yet it has not broken. Nie chcę nic sugerować, ale już jedną klątwę ciemności złamałem, nie? Trzeba go zajebać i wskreślić. To imię, które wspominał. Taniel. Kto to taki? No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over, ever since we found him. Czy on cię słyszy? You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. Co mu dolega? No nie powie mi przecież. Century locked inside a Shara curse will do things to a man. But you're not alone, sir. We're here with you. And I'm sure you've got relations, maybe some long-lived friends even who want to be seeing you. Ta piosenka strzela się kiedyś? No, not till I met Art anyway. Art. To jest on, Art Cullagh, tak? Przetrząsnęłaś mu już kieszenie? Pismo. Takie dosłowne 100 lat? Zobaczmy, co da się odkryć. Zobaczymy. Percepcja porażka. Wszyscy kurwa sfailowali. Well fuck. Odbiorca rozkazu Art Cullagh. Ranga płomień. Uzyskać informacje o wieżach. Kethric Thorm. Bla bla bla. Rozkazy. Wynająć pokój. Rozpocząć śledztwo. Bla bla bla. Okej, a mogę z nim jeszcze pogadać? Mogę go kliknąć? Okej, mam całkiem niezłe role tutaj dodatkowe. No to medycyna. Zbadaj stan. Weszło. The patient is physically well, but psychologically detached, dissociated from himself. He's been in the Shadowfell. All memories will have been stripped away. We need to remind him who he is. Some personal effects, maybe? Jakieś osobiste rzeczy. Przyjrzyj się uważniej, może coś przegapiłeś. O kurwa, ledwo. I to z bonusem. as if from manual labour, or playing a stringed instrument perhaps. Może był w ekipie błyfistów. Granie na instrumencie strunowym. Jakieś personalną rzecz. Potrzebujemy jakiejś harfy, albo szarfy, albo liry, albo czegoś takiego, albo gitarki. Coś ten, nie? Szamisen. Płomieniu Cullagh, czy wiesz, gdzie jesteś? No, łudziłem się, że coś powie, ale... Okej, szukamy jakiejś liry, harfy, szarfy. Coś w ten deseń, tak? Specjalnej jakieś. A może, poczekaj. Na czym ty, chłopie, grasz? Ty masz pajęczą lirę. We tutaj zagraj jakąś muzykę, co? Taniec barda. Patrz, jak się rzucili wszyscy. Występy, porażka, fuck. Próbuj dalej. Może się obudzi. Bis! No, możemy piosenkę im zmienić, nie? Włączmy Wysokie Morza Królowej. To jest to? Co myślę? Nie, to nie jest to. Która piosenka była? Bitwy z Latminią. To jest Divinity. Tak. Ale to na lirze źle brzmi. I cyk 100 złociszy, rzucili coś? Nie rzucili nic. Zagra im wakacyjne pierdolenie, tak. Zamiast tego po prostu zajebie im z plecaka pieniądze i pójdę dalej. No, nie mają w plecakach nawet hajsu. Świadectwo harfiarza. Jeszcze to przeczytamy i idziemy dalej do innego pokoju. Ostatni bastion Kethrica Thorm, coś tam. Dobrze. Jaheira, poczekaj jeszcze. Ja do baru idę. Żeberka, brzmi dobrze. Ostatnio jadłem zajebiste żeberka. Kosztowały mnie 50 zł, ale były dobre. There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jaheira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Dobrze. Jaheira didn't save your ragged little tail from the cultists. Ale cwaniakuje. Trzeba mu przypierdolić coś, nie? Mała ma rację, musisz odstawić napitek. It's you. Don't you get tired of telling people how to live their lives? Ma taką bardzo punchable face, nie? If you're here to save the day again, you're a little late this time. Słyszałem o ataku w krainie cienia, zamierzam pomóc. To jest to. O Jezu. Zaraz mu przypierdolę, naprawdę. I was ready to cut and run back at the grove, but you had other ideas. Carl and Leo are taken in by your crap. You convinced them to play hero, and now they're gone. Tak to by się byli, kurwa, wszyscy martwi. Nie jest mi przykro, na pewno nie dwójka. Przestań narzekać i zrób z tym coś. O! You go save the world, or your own ass, or whatever it is you do. I'll fix this. Ajt. Pogadajmy już z dziećmi, żeby mu nie dawali więcej alkoholu. A, okej. I tyle. Ale mogę coś ukraść fajnego? To jest co, jak na wino. Skrytka oberżysty. Mam klucz do tego? O dziwo nie, mam tyle kluczy, a żaden tu nie pasuje. To weź ten. Wytrychem cyknij. Easy. I... A, pieniądze. Dziennik. Dziennik. Niech księżycowa panna nas chroni. Zwlekałem ze spotkaniem z Morfredem, aż odkryłem, że był najazd na cały cech murarzy. Bla, 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 bla. Czekaj, co? Ale nie mógłbym, nie chciałbym wyrzec się naszej srebrnej pani. Nawet podróżowałbym tego, co Kethrick obiecał wszystkim, którzy się nie nawrócą. O, a sobie, co? Czekaj, tu jest jeszcze pokój. Ominąłem. O, kicia! Jego wysokość. Syczymy na koca? Syczymy. Nasyczymy na kota. 14. Uj. O nie, nie wystraszy się mnie. Nie, tego inspiracją nie przerolowujemy. Trudno, nie weszło. Okej, co jest w skrzyni? O. Dobre gówno. Srebrna patera, pierścień ze szmaragdem. Czekaj, co? Obluzowana deska. Gdy postać noszą ten pierścień zada obrażenia od zimna, tworzy również wokół celu krąg lodu. Trochę straszne. Notatki za to jakieś. Jak długo tu będę jeszcze tkwić? W tej mieścinie jest coś dziwnego. Takie pierdolenie. Głupoty. Płakanie, nie? Coś w tych skrzyniach będzie? Pewnie nie. Czekaj, możemy wejść dalej na balkon. I przejść po prostu na drugą stronę, okej. Czyli nic mi to nie dało w zasadzie. To jest ta jego wysokość. I czy ja wszystkie pokoje już popatrzyłem ten teges? Chyba tak. Jeszcze góra jest, ale dobra, na górę zaraz pójdziemy. Jaheira, coś mi powiesz? Please. Be welcome. Have a drink. Ja cały we krwi ciągle. To your very good health. Co to była za reakcja, Karlach? Twoje zdrowie. Powąchaj wino. A właśnie, musi wypatrzeć moje przyjaciół z Karlach. Jest bardzo podekscytowana, mogąc cię poznać. A, w sensie Karlach jest fanką Jaheiry, tak? Powąchajmy wino, bo to jest sus trochę, nie? Z ułatwieniem, czyli mamy dwa role i wyjdzie ten lepszy. Ale szóstkę trzeba rolnąć to Ez. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Tak, fanką Jaheira. Smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste if that's what you're wondering. Klauf trawa? Chyba pozostaje się cieszyć, że nie użyłaś oddechu weniana. A paralyzing agent? I do not think we're quite so far. Łaka, łaka, Odmówię. Czemu ona chce ode mnie prawdy? Nie podobuje mi się. Nie podobuje mi się. Well over a century old and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you. Isn't it? Nie. Ani trochę. Nie zmienia mnie. Nie ma na mnie żadnego wpływu. I find that decidedly hard to believe. Jest chillera, nic się we mnie nie zmieniło, prawda? Moje postacie wszystkie mówią, że kurwa, no mamy tego gówniaka w głowie, ale nic się nie dzieje. Jest fajnie. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Tak, oczywiście, że tak. Możesz mi zaufać, ale czekaj. Możesz zaufać, tak. Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. Spoko. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Kim on był? General Kethric Thorm. Remember that name. Słyszałem już jakieś 15 razy, od kiedy tu trafiłem. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars in his very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Kethric Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. No, dlatego mówiłem, że możesz mi zaufać, babo, no. Sądzisz, że możesz go zabić? Not immediately. Ma horcruxy. You can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Horcruxy, na bank, horcruxy. Kethric is without his shield, the sword. Together we assault his tower and put a final end to this plight. Po druidzku, druidzi harfiarze ponownie zjednoczeni przeciwko Kethrickowi. Uwolnimy tę krainę od jego wpływów. Pięknie, Voldemort, tak, Kethric jak on tam miał? Torn? Nie, coś tam. Po druidzku. Jest Voldemortem. Thorm, okej, Thorm. Infiltrate the towers and Kethric's downfall begins. What's more, you'll find the cure for that thing in your head. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Kethric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. No ty sobie pij, a ja nie, bo ja się boję tego twojego jabola, który kurwa każe mi mówić prawdę. Jak się do niego dostać? Not our only secret weapon. Isobel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Mroczna Żądza chce, żebym ją zabił, nie? Będziemy się opierać, nie ma opcji. Opieramy się Mrocznej Żądzy. O, Moll tu jest jeszcze, nie gadałem z nią. I Rafael? Your move, Moll. Czemu Rafael gra w szachy z Moll? I didn't even want to take this one. Kalim Shan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage. No matter where the night goes. A to o nim mówiliście, że to jest pan lusterko, tak? Then make the sacrifice useful. Guard your mistress or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. The keen gleam in Moll's eyes reveals the lie. She knows the game well, and she wants to win. Ja go zauważyłem po którymś powrocie z misji w tej lokacji. Ja go nie widziałem tutaj wcześniej, jak grałem moje poprzednie przejście bez kitu. Całkowicie. Kurwa, no nigdy w to nie grałem. Przypadkiem potrąć planszę na korzyść Moll? Próbuję. Dawaj, z inspiracją. Okej. Nie trzeba było nawet. Excusez-moi. Rozjebała diabeła. Czaicie? I pyk. How's that for Kalim Shan rules? Brava! Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? Czy on nawet dzieciom kurwa daje oferty jakieś diabelskie? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Please let me smack this creep. Dobrze mówi. She cheated, of course, but that's half her charm. Boże, spieprzaj z powrotem do piekła, co? Dawaj. Hell is wherever I take it. I just call it hope. Remember? Ja jestem nadzieją, tak Jaheira powiedziała. Don't worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Now, let's talk about you. I sense there's something you want to. A bo Asarion jest ze mną, no tak. No właśnie, Asarion chciał się z nim zobaczyć, nie? I have a proposal. Siema, Killer, siema. A proposal? If you're hoping to taste my blood, little vampling, think again. It burns hotter than wyvern whiskey. This is serious business. Devil. My old, well, a long time ago, someone carved some runes into my back. I'd rather like to know what they say. Skojarzyło mi się z tymi tatuażami, jak sobie ludzie lubią jakieś po japońsku ten znaczki i okazuje się później, że to oznacza crispy chicken na przykład. A stary, o czym ty pierdolisz? Jakie blizny? Gdzie ściągał ubrania? Głównie się śpi na półnago w moim obozie. God damn it. Don't worry. I'm motivated to help you. Scars often tell such wonderful stories. I think yours might be truly exquisite. I'll see you soon. Po prostu mu ubranie zabrał? Well. Now you know. I dalej nie wiemy, co znaczą te runy. To może ciągle znaczyć crispy chicken, nie? Albo chicken noodle soup. Wiem tylko tyle, że chcesz, żebyśmy wykonywali jakieś zadania dla diaboła. It could be infinitely worse. We seem rather good at killing things. Let's just go. Standing here chatting gets us nowhere. Ubierz się, kurwa. Tak. U, jak magicznie zniknął. Ura. Dobra, czy ja mam... Zróbmy sobie long rest, bo ja nie wiem, co będzie po rozmowie z Izabelle. A chcę mieć w razie czego wszystkie komórki czarów. Nie pamiętam, jak to się wydarza dalej, więc... Pośpijmy sobie. Pośpijmy sobie. Tak. Czy ktoś chce gadać? Tak, Karlach. A, dzisiaj będzie nasza nocni. Hey, soldier. I thought I might come visit you later. When everyone's asleep. Zapraszam. Oczywiście, wpadaj śmiało. Czekaj, co to jest? Mam znokodować pozostałych, żeby się przestali grzebać? Please. We've waited long enough, I think. See you later. I can't wait. A co, ten co tak świeci, kurwa? Nie pamiętam, jakiego on buffa ma, ale dziwnie to wygląda zawsze. I think the others are asleep. Hi. Cześć, kochanie. Since I met you, all I wanted was to be close to you. Jeszcze ta piosenka leci, ojej. We're sure I won't hurt you, right? Uwierz mi, poradzę sobie i z sobą, i z tobą. May I test that theory? Jeszcze jak. No dalej. Say it loud. I'm yours, Karlach. By the river. Jestem twój, Karlach, cały twój. To tak było w kościele, nie? Totus tuus. Tak. My name sounds so good in your mouth. Karlach, buddy. I'd like to take you to bed now. Ona jest tak bezpośrednia, uwielbiam to po prostu. Tak, już myślałem, że nigdy nie poprosisz. God's be damned. It's a good day to be alive. Ta paszcza Bogdana. Na YouTubie będę musiał zrobić zrobić cenzurę. Na Twitchu można, nie? Więc YouTube zapraszamy na Twitcha na żywo. Jeżeli to element gry, to nie rozumiem cenzurowania tego. YouTube jest dziwny, nie? YouTube jest dziwny. Ale z kolei prawdopodobnie z tego, co słyszałem, jak wygooglasz sobie karmienie piersią na YouTubie, to spoko, nie? To chillera, easy. No dobra, to pospali. Chociaż nie wiem, jak tam z tą kwestią spania rzeczywiście. O! Czekaj, najpierw drapek, później pogadamy jeszcze z Karlach. Co masz dla mnie, piesku? Co ty tam masz, drapku? Mikstura rozmowy z zwierzętami. Nigdy mi się nie przyda, bo mam taką umiejętność, ale dziękuję, pogłaszczemy i weźmiemy. I tak się bawimy na tym YouTubie, no właśnie, no właśnie. Pięknie. Pogłaskane. Teraz pogadajmy o ostatniej nocy z Karlach. Aż nuci, jest taka szczęśliwa. Dzień dobry, niewyspana istoto. Oh, God, sorry. I was in my own world. Hi. Hello, good morning. Sorry I didn't wait around this morning. I was just buzzing. Didn't want to wake you. Było cudownie móc cię dotykać zeszłej nocy, trzymać cię, całować i w ogóle. I loved it too. More than I've ever loved anything. O. Bogdan już się bardziej nie zarumieni, nie? Już jest cały czerwony. This morning is incredible. Every moment with you is beyond belief. You still like me, right? Nie, już nie. Chyba trochę bardziej niż lubię. I much more than like you too. And nothing bad is going to happen now. O, jeśli można wierzyć naszym dotychczasowym przypadkom, to w przyszłości czeka nas wiele katastrof, ale stawimy im czoła razem. To brzmi bardzo ładnie, nie? Nie będziemy jej oszukiwać. No nie będziemy Karlach oszukiwać. In that case, bring it on. Po prostu sobie poradzimy z wszystkim, co na nas się wpierdoli. Ze wszystkim. Powiemy od razu? O Jezus. To są bardzo duże słowa, nie? Duże słowa. Ale powiemy, kocham cię. I love you too! Oh my god! I've been dying to say that. Oh. My god, if I smile any bigger, my face is going to crack. Oh, I'm pathetic. Besotted. And it's all your fault. I guess we better get the day on. So much to do, so much to see. Together. Hey! Jak może jej kurwa nie lubić? No naprawdę. Nie ma lepszej dziewczyny w tej grze niż Karlach, naprawdę. Ona jest tak ekspresyjna. Uwielbiam to w niej po prostu. Dobrze, zanim... A, dobra, wyjdźmy. Wyjdźmy, włączę nam buffa od Shadowheart na wejściu. Idziemy gadać dalej. Ciekawie jest zrobiona Karlach, jest świetnie zrobiona. Oj, posępne serce chyba będzie zazdrosna teraz, nie? Chcę pogadać. Ajajajajaj. Następny sen wchodzi Fel. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem, o czym mówisz, ale... Jak będzie trzeba, to będę safe skamować. Posępne serce. Włącz tutaj bufka wszystkim, pięknie. Teraz quick saving. I pogadajmy z zazdrosną. I can't help but notice you seem happier of late. There's a spring in your step that wasn't there before. Just a pity I'm not responsible for it. No nie, moje serce zdobyła Karlach, nie? No, niestety. Złamie jej serduszko, mroczne serduszko, ale... That's one way to put it. Careful she doesn't try to steal it to replace her own. But in all seriousness, I'm glad you found someone. Smutno, jest sadge, no. I hope you make each other happy. And don't worry about me. I'll manage one way or another. But I'll remember our little moments together fondly. They're amongst the few good memories I can lay claim to. Powinienem dwójkę. Zrobiłem tak na moim poprzednim przejściu i wtedy właśnie Shadowheart powiedziała, że sorry mordo, nie, musisz wybrać jedną. I z mojej perspektywy osobistej bardzo dobrze powiedziała, nie? Karlach nie przesadza, nie przeszkadza to, że romansowałem z posępnym sercem, ale posępne serce chce, żeby postać była zdecydowana na jedną osobę. Dobrze, to teraz Sewika zrobimy jeszcze, po rozmowie. Zanim wyjdziemy, chociaż nie, czekaj, gdzie jest ta Izabel? Tutaj pewnie, tak? Popatrzmy jeszcze po pokojach. Jest lutnia, ale taka zwykła. Nie wiem, czy ona będzie coś przypominała dźwiękiem temu gościowi na dole, ale weźmiemy ją. Bla, bla, bla. Zobaczmy, co jest w kufrze tylko. A, ja tu byłem? Czy to... Nie, na tym piętrze nie byłem. Kim ty, kurwa, jesteś? Midża. Pozwaj się do pokoju tej dziewczyny. To jeszcze nie. Poczekaj. Pooglądajmy wszystkie pokoje wokół, jeśli jakikolwiek jeszcze tu jest w ogóle. Półka? Nic. Jest ten pokój. Jest kolejny balkon. Nie ma pokojów żadnych serio na górze już? Oprócz tego jednego?